Dzień dobry. Dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na odcinek Późny siew ogórków. I czy warto, i czy to ma sens. Ten króciutki odcinek, już zresztą kolejny z serii o uprawie ogórków, można też nazwać ogórkowy elementarz. Bo będzie parę wskazówek, które warto znać i wiedzieć przy uprawie ogórka gruntowego. Można, albo nawet należy poczekać, aż temperatury się ustabilizują na poziomie około 13-15 stopni, by móc tak bezpiecznie wysiać ogórki. Taki siew ogórków można nazwać też drugim rzutem na zbiór późniejszy. Dlaczego? Otóż ogórek jest ciepłolubny. Nasiona ogórka kiełkują około 13-15 stopni, a ich optymalną temperaturą wzrostu i rozwoju to temperatura między 25-27 stopni, chociaż nie powyżej 30 stopni, bo też źle rosną. Ale poniżej 15 z kolei wzrost ogórka zostaje prawie całkowicie zatrzymany, a przy temperaturze 0,5 stopnia na przykład, to ogórek całkowicie ginie. Ogórka warto uprawiać w takich lekko podwyższonych grządkach, podniesionych. Ja tutaj mam akurat 20 cm, a toż, otóż dlatego, że też ta ziemia szybciej się nagrzewa. Ogórek też nie lubi bardzo wietrznego miejsca. Ja na przykład mam tutaj osłonięte z dwóch stron taki róg. Dzięki temu tutaj nie są zbyt silne wiatry, dzięki właśnie tej osłonie z budynku. Przypomnę Wam też o takich ważnych uwagach przy uprawie, że gleba powinna być neutralna do lekko kwaśnej, taka próchniczna, przewiewna. Należy też utrzymywać stałą wilgoć podłoża. Nie tak, żeby pływały i żeby było bardzo mokro, bo to też nie służy ogórkom i przyczynia się do powstawania chorób grzybowych. Tylko, żeby była stale utrzymana wilgoć. W takim środowisku wilgotnym. Niektórzy podają, że wilgotność gleby może oscylować do 90%. Ogórek największe zapotrzebowanie wodne, czyli na dostarczenie wody, ma w okresie owocowania. To jeszcze nie teraz, bo jeszcze te ogórki są malutkie. A jak nawozić ogórki? Na początku ogórki potrzebują trochę więcej azotu, zaś w okresie owocowania i zbiorów potrzebny jest im fosfor i potas. A azot już mniej, bo również azot będzie odpowiadał trochę za takie miękkie ogórki i trochę takim dziwnym posmakiem. Uważajcie jednak, jeśli stosujecie nawozy kupne, na takie nawozy, które mają formy chlorkowe, by ich nie stosować. Otóż dlatego, bo młode rośliny ogórka są wrażliwe na zasolenie. To wybierajcie może formy siarczanowe nawozów. Lepsze też w tym okresie już, czyli już można powiedzieć późną wiosną, będą nawozy płynne. Albo przygotowujcie takie płynne, żeby te nawozy zadziałały, żeby rośliny z tego skorzystały, bo wszystkie formy inne, w granulkach na przykład, to będą troszeczkę z opóźnieniem działać. Takie nawożenie należało przeprowadzić jesienią. Przypomnę Wam, albo pokażę tym, którzy nie widzieli, ja uprawiam w tym roku takie odmiany ogórków, sześć takich odmian. Część posiałem jakiś czas temu i już są takiej wielkości. Tutaj akurat dwa nasiona wzeszły, tutaj jeden taki maleńki, tutaj znowu coś, ale słuchajcie, te warunki pogodowe spowodowały, że nie wszystkie wzeszły. Mamy takie przerwy, puste, albo te ogórki są jakieś mizerne. W związku z tym posiałem dodatkowo zaraz z początkiem czerwca. Dosiałem tutaj i utrzymuję teraz stałą wilgoć. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Delikatnie wschodzą, bo temperatury już teraz są 25 stopni. W nocy nie spada poniżej 14-15 stopni, czyli optymalne warunki do rozwoju, do wzrostu tych ogórków. I warto, jeśli Wam nie wzejdą z tego pierwszego rzutu, dosiać jeszcze raz w tych miejscach innych. Po prostu będzie później. Albo wybierzcie sobie całkowicie inne miejsce, inną grządkę i tam dosiejcie ogórki. One będą później, ale też będą. Jeśli nie wejdą choroby, będziecie mieli te zbiory w późniejszym czasie również. Będziecie musieli też również uważać na choroby mączniaka rzekomego, prawdziwego. To w kolejnych filmikach już w sezonie będę Wam o tym mówił. Powiedziałem Wam o nawozach takich kupnych, na co należy zwrócić uwagę właśnie jak wybieracie nawozy do ogórków. Bo ogórek również potrzebuje dokarmiania. Ale możecie też zastosować takie nawozy naturalne, ekologiczne. I chciałem Wam podać tylko przykład takich nawozów, które możecie zastosować. Ja nie wszystkie stosuję. Akurat w tym roku nie stosuję na przykład skoszonej trawy. Tylko mam wyścielone agrotkaniną, bo chciałem zobaczyć w
tym roku uprawę na takiej agrotkaninie. W tamtym roku z kolei ściółkowałem skoszoną trawą. Skoszona trawa jest bogata w azot, czyli dostarczamy, oczywiście wolno, ale dostarczamy glebie azot z tej trawy. Może nie jest tego za dużo, ale mimo wszystko dostarcza. Bogatą w azot są wszystkie gnojowice zwierzęce. I ja mam producentów takiej gnojowicy. Bogna się przyszła przywitać. To jest jeden z naszych koni. Fajna klacz, która produkuje mi i obornik, i gnojowicę. Gnojowicę końską, również bogatą w azot. I drugim naszym, moim producentem obornika i gnojowicy jest Wałach. Wałaszek zdrobniale, dwuletni, ponad 2 lata, 2 miesiące, negro. Hej koniku! Teraz są w boksie, za chwilę idą na pastwisko, dlatego że muszę naprawić ogrodzenie, pastuch elektryczny, bo nie działa i nie chcę, żeby one w tym początkowym okresie, bo negro jest u nas kilka dni dopiero, więc muszą się dogadać razem, żeby nie było nieprzyjemności. Ale to tylko tak na marginesie chciałem Wam pokazać naszych moich producentów obornika i gnojowicy końskiej, którą stosuję, bogatej w azot. Możecie wykorzystać również takie gnojówki, nawozy, na przykład z żywokostu, popiół drzewny. Nawóz ze skórek z bananów, czyli taka ala gnojówka. Te trzy, które Wam wymieniłem na przykład, są bogate w fosfor, potas i w azot. Ale właśnie fosfor i potas prawie na pierwszym miejscu. I ja tutaj mam popiół drzewny. Popiół drzewny również do wykorzystania w całym Waszym ogrodzie, ale również przy ogórkach. A tutaj mój nawóz ze skórek z bananów. Oczywiście lepiej, jeśli jest pokrojone, wysuszone, takie pokruszone i potem zalane. Ale u mnie jest część tak, bo tutaj takie świeże skóry z banana, oczywiście bez tych naklejek, dorzucam. I mam taką ala gnojówkę ze skórek z bananów. Takim nawozem, bogatym dla mnie nawozem wykorzystywanym u mnie w ogrodzie i do ogórków również, bogatym w krzem, fluor, cynk, siarkę, no i wapń, to są zmielone skorupki z jajek. Zobaczcie, tutaj mam 500 gramów, więcej, to jest chyba cięższe. I takie bardzo mocno zmielone skorupki ja stosuję do nawożenia moich ogórków. Oczywiście wcześniej to zrobiłem i należy tylko takie skorupki, zmielone skorupki z jajek wymieszać z tą ziemią, żeby nie były na górze, bo wiatr to rozwieje. Takie skorupki mają troszkę dłuższy okres rozkładu, rozdziałania, można powiedzieć, więc należy również to zrobić wcześniej. Ja tak swoją ziemię tutaj też pod ogórki nawoziłem. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie skorupki zbierać i nawet nawieźć tą ziemię dodatkowo teraz również. W moim warzywniku, w moim ogródku stale są używane fusy z kawy. Wysuszone, zobaczcie, ja mam w słoiku i je stosuję do ogórków. Chociaż lekko zakwaszają glebę, ale do uprawy ogórków, tak jak powiedziałem na początku, gleba neutralna do lekko kwaśnej. I dużo tego nie stosuję, ale stosuję. A to dlatego, że takie fusy z kawy są bogate w azot, potas, magnez. I dlaczego ja je mam wyrzucać czy dawać na kompostownik i czekać, jak mogę je zastosować bezpośrednio i też trochę wymieszać z glebą i wcześniej takie coś można zrobić, ale również w trakcie sezonu. Możecie też zastosować i kupić na przykład mączkę bazaltową. Ważnymi składnikami mączki bazaltowej to jest na przykład tlenek magnezu, tlenek wapnia. Poza tym miedź, cynk, żelazo. Wiele takich pozytywnych walorów ma mączka bazaltowa w całym naszym ogrodzie, również do ogórków. Jeśli nie macie dostępu do obornika tego naturalnego, takiego od zwierzęcego, prosto od zwierząt, możecie kupić taki obornik, akurat tu jest bydlęcy, granulowany, takie knotki. Czytajcie oczywiście skład, ile ma tutaj właśnie azotu, fosforu, potasu. Akurat potas i fosfor nie za dużo, azotu najwięcej. Albo możecie skorzystać z takiego gotowego nawozu ekologicznego do pomidorów, ogórków i ziół. Jeśli, tak jak powiedziałem, nie macie dostępu albo wolicie taką formę, tutaj jest NPK 3,3,6, czyli niewiele, ale myślę, że potasu, zobaczcie, jest 6%, więc więcej niż fosforu i azotu. Ale to tak alternatywa,
do tego nawożenia. Te informacje, które w tym filmiku Wam podałem o tym, czy można później siać ogórki i uprawiać, to myślę, że wszystkim się przydadzą. Będą oczywiście kolejne filmiki o obrywaniu tych pędów bocznych, wilków, o zapylaniu, jeśli trzeba będzie, o zapylaniu ręcznym ogórków, ale również o tym, jak oplatać ogórki, jak walka z chorobami i tak dalej. W tym odcinku to wszystko o ogórkach. Zapraszam do kolejnych filmików. Zachęcam do takiego filmiku, który niedługo się już też ukaże. Wielka piątka, czyli 5 ważnych nawozów ekologicznych w ogrodzie ogrodnika. Również filmiki, które teraz będą na czasie, niedługo, o uprawie pomidorów. Dużo, dużo filmików będzie konkretnie o tym, jak prowadzić pomidory, jak radzić sobie z chorobami albo jak rozpoznać pojawiające się choroby. Dzięki za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.